Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Obiecałam, że będzie 7 dni, 7 stylizacji i tak właśnie będzie. Dzisiaj lecimy z pierwszą stylizacją październikową. Taką powiedziałabym jeszcze na pogodę 15+, troszeczkę do samochodu, może niekoniecznie na spacer, chociaż z drugiej strony, jeśli będzie słońce, a dzisiaj go niestety nie ma, to też można by było coś takiego wykorzystać. Oczywiście pamiętajcie, że te filmy to jest inspiracja. Bo większość rzeczy, które mam na sobie, które będę miała na sobie, to są oczywiście rzeczy, które mają już kilka lat, które są stare, ale jest też kilka nowych. I zaczynamy dzisiaj. Kaszkiet z H&M-u, który wy już bardzo dobrze znacie, bo on ma właśnie kilka lat. Ale mam za to na sobie nowy sweterek w takim pięknym, bordowym kolorze, takiego... Nawet powiedziałabym, to jest takie bordo troszkę łączone z fioletem. Zobaczcie, taki powiedziałabym troszkę śliwkowy odcień. Cienki. I to jest Zara z najnowszej kolekcji. Do tego mam dżinsy z wysokim stanem. Ciemne, szare. Też z Zary kupiłam je albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu. Pasek czarny. O, widzicie. Ralfa. I botki Noa, które kupiłam z kolei chyba właśnie w zeszłym roku. Takie te moje botki kowbojskie, czarne, z dodatkowymi takimi elementami błyszczącymi. O, Noa Harmon, proszę bardzo. Tak się prezentuje i teraz pokażę Wam resztę mojego outfitu dzisiejszego, ale już na przebitkach. I będziecie widzieć również napisy, czyli skąd, co, gdzie i jak. Więc tym razem te 7 dni, 7 stylizacji będzie nieco inne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki format. No i będziemy kontynuować z kolejną stylizacją jutro. Tak sądzę. Uzupełnienie mojej dzisiejszej stylizacji jest właśnie ten zapach, czyli manifesto. Ciepły, otulający, odrobinę słodki. Kto go zna, ten będzie wiedział, co to za zapach. Kolejna stylizacja przed nami. Tak, dzisiaj znowu mam ten kaszkiet z H&M-u, ale wiecie co, ja bardzo lubię go nosić jesienią. Bo to z jednej strony jest tak, że mamy jakąś osłonę dla naszej głowy, z drugiej strony jest nam ciepło, a poza tym też taki kaszkiet fajnie robi stylizację. Więc dzisiaj mam znowu kaszkiet, a tym razem włosy sobie, jak widzicie, związałam, a w sumie zrobiłam sobie taki mały warkocz. A do tego mam cienki sweterek, o, w takim ładnym, jasnym brązie. Jasnobrązowy. To jest sweterek, który kupiłam w tym roku, ale wiosną w Mango. O! Spodnie a la skórzane, które są z Pinko, pasek Pinko, botki Savai, które też już doskonale znacie. No i teraz pokażę Wam wykończenie całej tej stylizacji dzisiejszej. No i oczywiście na koniec jeszcze zapach. Thank you.
dzisiaj pachnę Kenzo Flower. Na pewno doskonale znacie ten zapach. Proszę. No to co? Lecimy z kolejną stylizacją. Powiem tylko tyle. Mój dzisiejszy outfit jest w kolorach, które odzwierciedlają dzisiejszą pogodę. Dokładnie tak. Szaro-bury, nie wiem jakie to są kolory, takie powiedzmy no połączenie szarości z brązem, chociaż założę sobie ciemnobrązowy, taki czekoladowy szalik. Ale lecimy. Dzisiaj upięłam sobie włosy w koczek. Wiecie co, już jest taka długość tych włosów, że mogę wykorzystać tą taką gąbkę do włosów. Jest na moim kanale film, gdzie pokazuję Wam moje sposoby na koki. I tam wśród tych sposobów jest właśnie jeden taki z wykorzystaniem gąbki, żeby wyszedł taki ładny, klasyczny kok. No i wreszcie, już mam taką długość włosów, że mogę sobie robić taki kok. Ale dobra, lecimy dalej. Mam na sobie, no właśnie, co to jest za kolor? No widzicie, taki kolor szarości i brązu. Bawełniany long sleeve New Yorker? Tak, New Yorker. Kupiłam sobie ostatnio, słuchajcie, kilka właśnie takich bluzeczek z długim rękawem, bawełnianych, w różnych odcieniach. One mają też, zobaczcie, taki dekolt o tej wielkości i kosztują około 35 zł. Więc całkiem fajnie na taki long sleeve, na taką właśnie bluzeczkę pod koszulkę i na to nałożyłam sobie moją kaszmirową kamizelkę z Mango, która ma już kilka dobrych lat. Do tego szare dżinsy z wysokim stanem z Zary, które też już znacie, pasek od Ralpha. No i wyciągnęłam wreszcie moje ukochane kozaki z Zary, właśnie te szare dżinsowe z takimi właśnie tutaj jetami błyszczącymi. O, kupione w zeszłym roku. Bardzo się cieszę, że je kupiłam, bo one są, słuchajcie, tak niesamowicie wygodne. One mają w środku taką piankę, przez co też stopa fajnie w nich pracuje. No i tyle, jeśli chodzi o taką stylówkę jeszcze przed wyjściem, to teraz zobaczycie, co do niej dobiorę. Co do niej sobie dobiorę i jaka będzie moja kompletna stylizacja. Dopełnieniem stylizacji na dziś jest zapach Jean Paul Gaultier Classic, ta pierwsza wersja, którą po prostu uwielbiam. Kolejny dzień, kolejna stylizacja. Dzisiaj mam na głowie beret z H&M-ów, który wpięłam sobie, nie wiem czy będzie to widać, w broszkę z perełek złotą z Bajdziubeka. Cienki taki golfik brązowy z Mojito, spodnie Zary, które mają kilka dobrych lat i takie oto błyszczące mokasyny. Już Wam pokazuję, co będę mieć jeszcze na sobie dzisiaj.
Dopełnieniem mojej stylizacji dzisiejszej jest zapach Sexy Amber od Michael Kors. Ciepły i otulający. No, ubrałam się dzisiaj w szarości. Ja wiem, że wy mnie kojarzycie z kolorami, ale to nie będzie takie szare. Będzie kolor. Zaraz wam wszystko pokażę. Zaczynamy od początku, czyli szary golfik, taki cienki z mango z zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam. Szare spodnie z dziurami z Candytem i do tego ciemno-szare kozaki, kowbojki z Zary. Te moje błyszczące. Powiem wam, że te kozaki to był jeden z lepszych zakupów. Ja wiem, że nie wszyscy lubią kowbojki, ale ja na przykład bardzo lubię kowbojki. Alicja Podolok jakby mnie w nich zobaczyła, zresztą zobaczy mnie za chwilę, to mnie normalnie prześwięci, że takie buty noszę. Ale ona zawsze jak wpada do mnie i przegląda moją szafę, a zawsze ją przegląda i zawsze sprawdza moje buty, to zawsze na mnie krzyczy, że nie powinnam takich nosić. No bo nie powinnam, ale co zrobić, kiedy po prostu lubię i tutaj brakuje logicznego myślenia w tym wszystkim. No niestety tak to jest, a te są tak wygodne, one są tak miękkie, że ja po prostu uwielbiam się chodzić i mogłabym chodzić w nich na okrągło. Dobra, koniec mojego gadania, pokazuję wam resztę mojej dzisiejszej stylizacji. Jeszcze zapach. Dzisiaj pachnę Chloe, tą pierwszą wersją Chloe, chyba jakoś tak. Bardzo lubię ten zapach w okresie jesiennym. No, hello, to już chyba szósta stylizacja, tak mi się wydaje. Muszę to dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że już to jest szósta stylizacja i dzisiaj będzie karmelkowo, brązowo, beżowo. Znowu mnie naszło, ale w ogóle powiem wam, że ja w tym okresie jesienno-zimowym bardzo lubię ten kolor. Bardzo lubię beże, bardzo lubię brązy, a przede wszystkim odcień karmelowy, mimo tego, że ja jestem, wiecie, a takim kolorowym ptakiem, jak to niektórzy o mnie mówią. Ja no żartuję sobie, ale no wiecie, o co mi chodzi. Więc dzisiaj mam włosy spięte w taki niski koczek. Założyłam sobie ten karmelowy sweterek, taki cieniutki golfik. Do tego mam spodnie, takie, no, trochę przekłamuję ten kolor tutaj światło, bo wychodzi słońce i tak to jakoś dziwnie to wszystko tutaj wygląda, ale to są te spodnie z Zary ala zamszowe, wiecie dokładnie jakie. Ten kolor odcień, nie wiem czy będzie to tutaj widać, o, jest bardzo zbliżony do sweterka, widzicie? Do tego założyłam sobie mokasyny karmelowo-rude, które też już znacie. No i dobrze, pokażę wam resztę mojej dzisiejszej stylizacji. Jadę na badania, więc nie jestem jakoś specjalnie wyszprycowana, żeby było wygodnie. No, dobra, no to co? Lecimy z resztą. Thank you.
A zapach, którym dzisiaj pachnę, też jest w odcieniu karmelowym, czyli Jean-Paul Gaultier i Classic. Kochani, lecimy z siódmą stylizacją dzisiaj. Tak jest. Mamy to, udało się i mamy 7 dni, 7 stylizacji. Dzisiaj mam na sobie kaszkiet z Parfua, do którego przypięłam sobie, ale muszę ją troszeczkę niżej tutaj przypiąć, broszkę takiego kolorowego motylka z perełką z By Dubecka. Czerwony golf, który jest z Zary. Do tego spodnie szare z Zary z wysokim stanem. I takie traperki na słupku, które mają już kilka dobrych lat. W taką jakby, jakby wam to pokazać. O, zobaczcie. Tak wyglądają, kupione gdzieś w jakimś butiku internetowym kilka lat temu, ale są niesamowicie wygodne. Alicja się ucieszy, że nie są w szpic, natomiast nie wiem, czy zachwyci ją obcas. Wiecie, Alicja podolog. No, już zakładam resztę, pokazuję wam ostatnią stylizację w pełni i mamy to, słuchajcie, mamy zrobione 7 dni, 7 stylizacji. Kiedy będzie następny film? Nie wiem, jak najdzie mnie Wena. Może niedługo, może na początku listopada. Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Trochę inspiracji macie. Następne, tak jak powiedziałam, za jakiś czas. A, pokazuję wam całość i oczywiście zapach dopełniający ostatnią, siódmą stylizację. I przy okazji żegnam się z wami i zapraszam na kolejny film. Buziaczki, pa! Ponieważ dziś trochę w czerwieniach, to będzie też ciepły zapach arabski od Latafa, dokładnie róż, ta wersja. Wiem, że czekacie na film z zapachami, więc spodziewajcie się, że będzie już niedługo.